Słuchajcie, ja wiem, że wyglądam jakbym dopiero wstał z łóżka, ale właściwie to jest prawda, bo tak było, jest godzina 10 i są już nagrody za ligę weekendową, jednak te miesięczne, te trzy informy, na które tak bardzo czekałem. Jeśli chodzi o takie tygodniowe nagrody, to trafiłem nic. Okej, 10 tysięcy monet dostałem, były też trzy paczki, jednak w pierwszej, no nic. W drugiej, no nic. W trzeciej, no też nic specjalnego, jednak teraz przechodzimy do czegoś porządnego. Tak, ten film będzie trwał 2 minuty, jednak po prostu chcę wam pokazać, co dostałem za wbicie miesięcznej rangi Gold 3. Jest to pierwszy raz, kiedy udało mi się to zrobić. Wow, nawet strój dostałem, fajny, tylko nie będę go zakładał, bo pewnie ludzie będą wychodzić z meczów. Tak, kto by wychodził z meczu przeciwko mnie? No ale okej, to jest już wybór graczy, więc bardzo fajna rzecz. Zaraz ligę weekendową mogę już właściwie rozgrywać, jednak no właśnie, czy będę mógł ulepszyć jakoś swój skład? Słuchajcie, Coleman, Lewandowski, Dybala, Higuain, Rooney, kart jest mnóstwo. Nacisnąć? Chyba czas nacisnąć. Naciskam A, a oj, nacisnąłem B. To ze stresu, ale może to był znak, że wtedy nie trafiłbym jakiejś dobrej karty. Zobaczmy, nie ma walkoutu. No ale Coleman, dajcie mi Colemana, Rooney'a, SPD, Nzonzi. Oceniony na 86, to oznacza, że w paczce może być i Rooney, i Coleman. No cóż, no to jest bardzo fajna karta, słuchajcie, no jak będę budował coś dla ligi, no to pewnie, czy będzie Rooney? Jest Dele Alli, jest Dele Alli, jest też Gomez, słuchajcie, no fajne karty. Plus jest taki, że naprawdę, no mogę któregoś z nich wpuścić z ławki, ponieważ nie mają słabych statystyk. Nzonzi, no sami widzicie, 87 obrony, 91 fizyczności, Gomez, świetny dribbling, tempo, dobre strzały, no i słabsza noga i sztuczki. Naprawdę, taki jakby klon Dybali. No i jeszcze młoda angielska gwiazda. Ach, fajne karty, bo naprawdę można nimi grać. Bałem się, że wiecie, że trafi coś takiego, że spojrzy i masakra. No cóż, no. Jestem zadowolony, pewnie. Chciałbym trafić Lewandowskiego, inne karty, no ale jednak. To są karty, których nawet nie trafiają osoby, co dostają po 11 informów, więc naprawdę nie mam zamiaru narzekać. Okej, to jest krótkie pokazanie moich nagród, tak jak planowałem, to trwało 2 minuty. Dajcie znać w komentarzach, co wy dostaliście, jeśli otwieraliście nagrody za te nagrody miesięczne. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za miesiąc. Pozdrawiam, cześć.